Oto prawdziwy wykrywacz kłamstw i dziś poddałem ekipę ekstremalnie trudnym pytaniom, sprawdzając, czy odpowiedzą zgodnie z prawdą. Czy wybrałby pan projekt Bungie zamiast ekipy, gdyby miał pan taką możliwość? Czy czuje się pani lepszą influ od innych dziewczyn z Gen Z? Czy z powodu pani konfliktu z Wardęgą kiedyś źle mu pani życzyła? Jeśli się nie wycofają z odpowiedzi, to wygrywają dostęp do mojej karty Revolut i mogą kupić co tylko chcą. A my dowiemy się, czy ich odpowiedzi były prawdziwe. Ale najpierw sam chciałem sprawdzić, czy ten wykrywacz tak naprawdę działa. Teraz przeprowadzimy badanie pana Karola dotyczące tego kodu do płótki, tak? Ale w czasie samego badania musicie wybyć cichutko. To nie możecie się odzywać, tam jakiś głośny i tak dalej, bez tego. Przygotowałem płótkę, do której kod znam tylko ja. I teraz przejdę test na wariografię, a po nim ekipowicze muszą wybrać poprawny kod, by móc dalej brać udział w odcinku. Chciałbym, żeby pan na te 6 pytań odpowiedział nie. Dwa na przykład pytania będą oczywiste, pan je usłyszy i to będzie kłamstwo. Nawet to trzecie pytanie z tym prawdziwym kodem tych cyferek. Trzeba będzie na te wszystkie pytania mimo to odpowiedzieć nie. Uwaga, pompuję rękaw, zaczynamy test. Czy ma pan na imię Karol? Nie. Czy prawdziwym kodem do kłódki są cyfry w kolejności 6, 8, 9, 0? Nie. Czy prawdziwym kodem do kłódki są cyfry w kolejności 0, 4, 6, 7? Nie. Czy prawdziwym kodem do kłódki są cyfry w kolejności 5, 3, 8, 6? Nie. Dziękuję, koniec testu. Ogólnie wykonywaliśmy te testy naprawdę na poważnie. Całość dla jednej osoby trwała ponad 1,5 godziny. Czy prawdziwym kodem do kłódki są cyfry w kolejności 0, 4, 6, 7? Nie. Sam test wykonywany jest 3 lub więcej razy, żeby mieć po prostu pewność odpowiedzi. A to był fragment mojego drugiego testu. W drugim teście też najsilniej zareagował na ten ciąg cyfr, który w pierwszym najsilniej. Czyli będzie poniekąd wiarygodna? Okej. Dobra. No i teraz został nam test numer 3. Czy dzisiaj jest środa? Nie. Czy prawdziwym kodem do kłódki są cyfry w kolejności 5, 3, 8, 6? Nie. Po wszystkich testach czas na najważniejsze, czyli wyniki. Kto z ekipowiczów trafi dobry kod do kłódki, wygrywa dostęp do mojej karty Revolut. A przy okazji pamiętajcie, zakładając konto Revolut z mojego linku, dostajecie totalnie za darmo 100. Założenie konta jest oczywiście darmowe. Mega się opyla. Jeden kod tutaj zdecydowanie króluje nad pozostałymi. I to jest kod o numerze 0467. To jest, no powiedzmy tam 90 kilka %, że to jest ten kod. Ten wyeliminowaliśmy. A my wyeliminowaliśmy. Tylko ty. Tak, ty mówiłaś. To się, słuchajcie, powtarza we wszystkich 3 testach. Te niebieskie bokomazy, które tutaj widzicie, te sinusoidy, to jest oddech. To zielone to jest ta oporność skóry, te blachy. To czerwone to jest ciśnienie. A zobaczcie, co się dzieje na kod 0467. Widać różnicę? Tej oporności skóry. Bo tej tak oporności to... skóry, tak. Patrzcie, że jest, bo tu zobaczcie, tak, są mniej więcej niżej. Te wierzchołki są takie same, prawda? Albo coraz niżej na przykład idą, a tutaj coraz tak, wyżej. A tutaj szły. Coraz wyżej. Bardzo ryzykujemy, jeżeli postawimy. No tak, ja nie ryzykowałam na full na jeden, nie? To ja mogę dać na ten zero, bo ja jak tam siedziałam, to miałam takie coś. Czy to jest największa szansa, że wygrasz też? Dobra, to może 3 osoby powinny wziąć, a jedna. No. My robimy kamień papier, kto obstawia 5-8. No. 3-4. Wygrałem, czyli co? Decyduję. Ty weź 0-4, ja biorę 5-8. No to będzie to jaja. Bierzemy walizkę i próbujemy otworzyć kłódkę. Tak więc 3 osoby wybrały kod 0467, a Przemek jako jedyny wziął 5386. A ja jestem ciekawa, czy wyczułam Karola, więc tutaj będzie odpowiedź. 6, 8, 9, 0. Ja go czułam na początku. Uwaga. Dobra. Czyli kod jest zamknięty, czyli ktoś wygra. Ktoś na pewno wygra. 5, 3, 8, 6. Mój kod. 3, spróbuj. Lipa. Nie otwiera się? Nie otwiera się. Czyli my gramy dalej! 0-4. Pan zawsze ma rację. To musi być. No. Yeah. Ale czyli jednak mocne. To było naprawdę mocne, bo ten wariograf zgadł poprawny kod. Znaczy odkrył go. Odkrył, kiedy kłamałem. Ja też zrobiłem to, żeby w ogóle sprawdzić, czy rzeczywiście ten wariograf działa. Potrafi wskazać. Zaskoczyło mnie. Pan nie wiedział, jaki jest poprawny kod. Nie powiedziałem mu, jaki jest poprawny. Pan powiedział 90% pewności, więc normalnie by zgadł kod do kłódki. Czyli Vera, Hania i Kostek biorą udział w wykrywaczu kłamstw. Jeśli odpowiedzą na wszystkie pytania i się nie wycofają, dostają dostęp do mojej karty Revolu. Mają też do wyboru 2 pule pytań. Ekstremalne.
totalne, czyli totalnie bez żadnych limitów i zwykłe, w których nie pytam o pewne niewygodne tematy. Pytania zwykłe, wtedy masz do wygrania zwykłą pulę kasy, mamy 250, 500, 1000, 1500 zł. Są też pytania ekstremalne, tam jest bez limitów. Jakby mogę zdać jakiekolwiek pytanie chcę, nie ma żadnych jakby barier, granic, ale za to kasa jest razy dwa. Mi się wydaje, że mnie żadnym pytaniem nie zegniesz, nie? Dobra, biorę herbkę. O, lecimy! No i poszliśmy przygotować wspólnie pytania dla Hani. Czy przestawiać wybrać twoje mocniejsze zdanie w obawie, ale to mocniejsze takie nie? Czy jeszcze takie, że dodać, że prawdziwe, mocniejsze zdanie, stary. To jest takie... Że twoje szczere zdanie. Twoje szczere, tak. Fakt, twoje szczere zdanie w pewnych rzeczach. Tak, tak. Różnych rzeczy. Tak, tak, nie? Ja nie chciałam tak dokopywać Hani. Przestań, tu kontenci. To może być akurat dobre. Czy czujesz się lepszą info od innych dziewczyn z Gen Z? To jest to! Słuchajcie, jeśli teraz Hania odpowie na te pytania, to dostaje ode mnie moją kartę Revolut do wykorzystania. Kwotę zaraz wylosuję. A jeśli chodzi o Revoluta, to jeśli nie wiecie, jest to internetowy bank, w którym możesz założyć darmowe konto w mniej niż 5 minut. Założenie konta jest banalnie proste, zajmuje dosłownie kilka minut. Jest totalnie bezpłatne, możecie też przelewać sobie hajs tam za pomocą przelewów Apple Pay, Google Pay. Ja na przykład w Revolucie kocham opcje wymiany walut, bo są po rzeczywistym kursie i bez żadnych opłat. Co jest fajne, jeśli sobie założycie konto z mojego linku na Revolucie, to Revolut da wam 100 za darmo. Jakby, no to jest mega grube. Jest też teraz wielka nowość w Revolucie, czyli konta wspólne. Możecie sobie z przyjacielem, małżonką, dziewczyną założyć własne wspólne konto. Macie po prostu dwie karty na jedno konto. To jest dobre dla każdego duetu, czy z przyjacielem, czy też współlokatorem. Po prostu nie musicie się martwić tymi rozliczeniami, bo jest jedno wspólne konto. Koniec. Dobra Vera, będę żałowała, że odpowiadam. Szczerze myślę, że dasz radę na wszystko odpowiedzieć tak, żeby było okej. W ogóle nie odpowiedziałaś na twoje pytanie. Ania została podpięta pod wariograf i była gotowa na 1,5-godzinny test. Jednak czekajcie koniecznie na wyniki testu, bo to co powie wykrywacz kłamstw mocno nas zdziwiło. Uwaga, zaczynamy test. Przypominam, że na te 3 pytania z przeszłości musi pani skłamać, a na pozostałych 7 pytań tak lub nie zgodnie z prawdą. Pompuję rękach, zaczynam. Czy dzisiaj jest środa? Tak. Czy przed 2021 rokiem zrobiła pani coś takiego, czego się pani obecnie wstydzi? Nie. Czy czuje się pani lepszą influ od innych dziewczyn z GSZ? Tak. Czy przed 2021 rokiem zrobiła pani jakieś rzeczy, które obecnie zataiła pani przed swoimi rodzicami? Nie. Czy ma pani na imię Hania? Tak. Czy przestała pani wyrażać swoje prawdziwe, czasami mocne poglądy w obawie przed malejącą ilością współprac? Tak. Czy w trakcie daily myślała pani o tym, aby zerwać ze świeżym? Nie. Dziękuję, koniec testu, spuszczam już powietrze. Pani Haniu, czy teraz w trakcie tego testu o czymś pani pomyślała, jakieś pytanie wywołało skojarzenie? Coś pani sobie przypomniała? Odnośnie tego, czy czuję się lepszą influencerką od reszty dziewczyn z Gen Z, wspomniałam sobie po prostu rozmowę z moją psycholog, gdzie często rozmawiamy o tym, że ja się źle czuję z tym, że czuję się lepsza. Tłumaczy mi po prostu, że to nie jest nic złego, czuć się dobrym i lepszym, to nadal nie jest nic złego. Tak poważnie, to jest bardzo jakaś naprawdę jakiś sąd, nie wiem, coś takiego, nie? Sam test przeprowadzaliśmy 3 razy dla wiarygodności wyników. Uwaga, zaczynamy test, pompuję rękaw. Czy przestała pani wyrażać swoje prawdziwe, czasami mocne poglądy w obawie przed malejącą ilością współprac? Tak. Znaczy się czuję źle z tym, że niektóre myśli powiedziałam głośno, może wolałabym je zostawić dla siebie. Ale nie uważam też, że to jest coś złego. Czyli mówisz, że mówiłaś prawdę na wszystkie pytania. Tak. Tych, co jak my zadawaliśmy. Tak. No właśnie. Sprawdźmy to. Bo jeszcze no i teraz pora poznać prawdę. Czy Hania kłamała? Uważam, że pani odpowiadała szczerze na pytania. Czy przestała pani wyrażać swoje prawdziwe, czasami mocne poglądy w obawie przed malejącą ilością współpracy? No to jest takie bolesne w ogóle pytanie, bo ja od zawsze gdzieś tam angażowałam się mocno w sprawy społeczne i tutaj właśnie rzeczywiście stwierdziłam, że jestem influencerką i ja chcę dawać ludziom rozrywkę, a nie każdy przychodzi do mnie po prostu w celach jakichś takich... No w skrócie na temat coś za coś. No właśnie, także, coś za coś. Także teraz, że odpowiadała pani szczerze na to pytanie, czy czuje się pani lepszą influ od innych dziewczyn z Gen Z. Natomiast uważam, że na pytanie,
Czy w trakcie Deli myślała Pani o tym, aby zerwać z Świeżym? Że no to pytanie Pani skłamała. Biorąc oczywiście pod uwagę trzy testy. Trzy testy, tak? Miszmasz Pani w głowie miała i uważam, że na to pytanie Pani kłamała. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczona, bo autentycznie, tak jak mówiłam. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj te ciśnienie to jest tak, no 15 sekund. Ono tak. Solidnie. Idzie do góry? Nie, nie, idzie do góry. W mojej głowie nagle było właśnie tak, jak wcześniej Wam mówiłam, że ja świadomie nigdy w życiu nie pomyślałam o czymś takim, a co jeżeli podświadomie gdzieś brałam takie wyjście pod uwagę. To urządzenie skanuje nawet podświadomość. Jeśli to się odbyło x czasu temu, Pani o tej rozmowie w ogóle nie pamięta. Tak, no. Ale podświadomość. Czyli wariografem możemy się wiele osoby nauczyć. I to też w kierunku Pani. No. Czyli mózg doskonale wie, że był taki okres, mówi, nie no tutaj już jak to się przegiął, ja już nie. Nie, nie to w ale... sumie był taki okres, że przegiął. Świeży, uważaj, bo zobacz. Żałuję, że na przykład moja odpowiedź na te właśnie pytania o angażowanie się w sprawy społeczne była taka, no ale to jest niestety Ale to niestety mówię, to prawda. Jest normalne i tyle. My po prostu, ja też mam swoje poglądy jakieś, których niekoniecznie mogę, bo to dzieli ludzi. A mnie tak. Ciebie by po prostu skancelowało. Tak. Niekoniecznie. Może trochę tak. I my rzeczywiście nie jesteśmy od tego, żeby dzielić ludzi. I tutaj trzeba czasami przełknąć to. Zapytanie w ogóle może być do Wersynia, tak naprawdę to każdy z nas mógłby tak odpowiedzieć. Każdy łączymy ludzi. Niestety. Hania, skończona, tutaj jest wszystko, także możemy iść do sklepu, karta jest twoja, powodzenia. Let's go, idziemy do sklepu. Kwoty jakie są dzisiaj do wylosowania to 250, 500, 1000 i 1500. Okej, okay, Hania, miałaś ekstremalne pytanie, więc to co wylosujesz masz podwójnie. Dobra. 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 To. Hania ma, proszę Państwa, tą kwotę razy dwa. Chole, nie trafiać, ile mam mniej więcej kasy, po prostu mam gdzieś mniej więcej na oku jedną rzecz, idziemy na głośniki. I tutaj mamy mój cel. O, boję się, myślałam, że on kosztuje około 800. Co, jak nie trafię, no to trudno. Odpowiedziałam na darmo na trudne pytania. Dobra, Hania, to był głośnik za 1500, a na karcie był limit 500. 500. Wiedziałam. Wiedziałam, nie mam szczęścia do pieniędzy. Nie wygrywasz. Nie było warto odpowiadać na ciężkie pytania. Ale no może i było warto, może teraz ze świeżym sobie coś wyjaśnicie. Przyszła pora na drugą osobę, czyli na Oliwier. Ale jestem zesrany teraz. Normalne czy ekstremalne i haj się grać dwa? Normalne. No. Normalne, ja wybiorę normalne. A nie chciałeś się nie jest tam coś do ukrycia. Coś się masz do ukrycia, no. A coś tam mam za uszami. A ja mam zwykłe takie, one dobra. Są naprawdę dobre. Czy odszedłbyś z ekipy, gdyby ktoś zaproponował ci lepszą ofertę? Czy żałujesz dołączenia do Gen Z? Jak mamy już pytania, zawsze są one przedstawiane badanemu, bo w trakcie testu muszą być one dla Ciebie znajome. Nie mogą być zaskoczenia. Czy wybrałby Pan projekt Bungie zamiast ekipy, gdyby miał Pan taką możliwość? Czy kiedykolwiek miał Pan intymne zbliżenie z mężczyzną? Zaszczuję. Jeśli Kostek odpowiesz się na wszystkie pytania, będzie mógł użyć tej karty. A ciekawostka tej karcie jest taka, że jak widzicie jest ona cała czarna. Taką chciałem sobie wybrać. Mając konto w Revolucie, sami sobie możecie spersonalizować własną kartę. Możecie dać jakieś emotikonki albo nawet naszkicować coś po prostu po swojemu. Totalna dowolność i personalizacja. Gdy pytania były gotowe, Kostek został podpięty pod wykrywacz kłamstw. Jednak oglądajcie dalej, bo to czy mówi prawdę powie nam dopiero wynik z wariografii. Panie Oliwierze, zaczynamy test. Czy dzisiaj jest środa? Tak. Czy zamierza Pan odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania przygotowane przez ekipę? Tak. Czy wybrałby Pan projekt Bungie zamiast ekipy, gdyby miał Pan taką możliwość? Nie. Kiedyś jeździł Pan na desce wbrew przepisom? Nie. Czy żałuje Pan dołączenia do Gen Z? Nie. W ostatnich kilku lat oszukał Pan swoich rodziców w jakiejś ważnej sprawie. Tak. Czy urodził się Pan w Pruszkowie? Tak. Czy kiedykolwiek miał Pan jakieś intymne zbliżenie z mężczyzną? Tak. Dziękuję, koniec testu, spuszczam już powietrze, już teraz można się drapać. Jakieś pytanie wywołało skojarzenie, o czymś Pan sobie przypomniał? Bungie, ekipa. Wywołało stres, że odpowiedziałem zgodnie z prawdą, ale myślałem mocno o tym ze względu na to, że wolałbym robić taki content, a nie być w projekcie Bungie. A to mówił Pan ekipie? Czy to są Pana przemyślenia? To są moje przemyślenia. Czyli ekipa o tym jeszcze nie wiedziała? Nie wiedziała. Jak zawsze test był robiony rzetelnie, czyli przeprowadzony był 3 razy dla pewności. Czy urodził się Pan w Pruszkowie? Tak. Czy żałuje Pan dołączenia do Gen Z? Nie. Jak oceniasz te pytania? No ciężkie kurde daliście. Ciężkie? Stres, ja czułem cały czas siedząc tutaj straszny stres. Jakbym był na jakimś skazaniu, jak... A
tak były proste. Chodźmy zobaczyć wyniki. No właśnie, wyniki, tak? To już jest ten czas. Słuchajcie, teraz dowiemy się, czy Kostek mówił nam prawdę. Następnie dostaje ode mnie kartę i może wydać, no co chce, o ile właśnie trafisz w fotę. Wynik pytania, czy kiedykolwiek miał pan jakieś intymne zbliżenie z mężczyzną, jest nierozstrzygnięty. Na to pytanie mi się wydawało ono bardzo emocjonalne, a pan spokojnie reagował, tak? Także tutaj raczej jest w kierunku szczerości, ale można przyjąć, że jest to wynik nierozstrzygnięty, tak? Plus 1-0. Natomiast te dwa inne pytania zupełnie wzbudzały u pana większą reakcję. Czy wybrałby pan projekt Bungie zamiast ekipy, gdyby miał pan taką możliwość? No zawsze i w oporności skóry i w ciśnieniu silniejsze reakcje. Aha. I to samo, czy żałuje pan dołączenia do... Złamałeś? Stresował się, ale to omawiam teraz pierwszy test. Bo później już te dołączenie do Gen Z, jak gdyby już się zmniejszyło, tak? Kiedy pytałem pana nawet w tym ostatnim teście, czy żałuje pan dołączenia do Gen Z, to reakcja w oporności skóry i na pytania kontrolne i wciśnienie jest taka sama, więc to jest wszystko w porządku. Ale kiedy pytam pana czy wybrałby pan projekt Bungie zamiast ekipy, gdy miał pan taką możliwość? To ciśnienie. Czyli twierdzi pan, że z tym Bungie mógł kłamać. Content walczył z myślami. Tak. Czy i tak, to widać, że to pytanie znowu jest w minusach, czyli tam minus 3. Tutaj coś ukrywa, ale no to wiadomo, że ukrywa, bo sam o tym myśli, ale nie rozmawia z wami na ten temat, tak? Pana? Ale w Gen Z nie żałuje, że jest. To znaczy w Gen Z się uspokoiło. To jest uspokoiło się. Dobrym jestem chłopcem. Ty miałeś zwykłe pytania losu, to sobie losujesz, taką masz kwotę. Oby talina była. Jeden, dobra, uwaga. I to jest kwota Kostka, proszę państwa. Ja wybrałem sklep budowlany i mam tutaj wypatrzoną fajną rzecz, która bardzo mi się przyda do kontentu. Potrzebuję 200 metrów liny. Pan, jak wezmę człowieku z 90 parę metrów liny i pani to liczy, a to nie przejdzie. Jezu, jak ja dziękuję. Okej, Kostek, testujemy. Dawaj, bo się stresuję, PS. Ja nie chcę tego nawijać na szpulę. Serio? Przeszłam. Yes! Dziękuję! A miałeś jeszcze mieć? 1500 pula miałem? Tak. Kurde, dobrze! Wara już to jest gotowa, praktycznie zaraz będzie podpinana, ale najważniejsze pytanie. Jak tyle pytania? Czy poziom zwykły, czy poziom ekstremalny? Czy stawka zwykła, czy stawka razy dwa? Tak. To trzeba zapytać. Tutaj nie o pieniądze chodzi, tylko o pytanie. Jestem mega ciekawa, jakie ekstremalne pytania można do mnie przygotować. Czyli ekstremalne. No. Ekstremalne. Okej. Okay. Ja zadbam o to, żeby były grube. Czyli szczerość! Jeśli chodzi o ekstremalne, które mam dla Wery, no to mam tak. Czy poprawiłaś swój wygląd przez Karola, bo czułaś się niewystarczająca? Bardzo. O logo chyba nawet nie ma co tam mówić. Nie ma co mówić, już trwa zamknięta, już nikogo nie interesuje ta sprawa. No, mi się wydaje, że nie ma żadnego pytania. Nie ma pytania. Czy szczerze nienawidzisz Burdęki? Tak. To było fajne akurat. To było zajebiste. Zawsze też konsultowaliśmy pytania z panem od wykrywacza, on je akceptował. No ale tym razem był mały problem. Czy nienawidzisz Wardęgi? Tylko, że jest okej. Tylko nie możemy użyć w pytaniach słowa nie. W tych pytaniach krytycznych nie możemy użyć słowa nie. Czy darzysz nienawiścią? Nie, właśnie te nie. A nie może być tego. To przedrostek. Ale nie, jaka jest sytuacja? Nie. Widzisz, to nie jest przedrostkiem. No nie, ale nie może być tego słowa. Nie może być tego słowa. Czy z powodu konfliktu z Bartęgą źle mu życzysz? Tak. To myślę, że jest dobrym pytaniem. Kurde, to nie... No jest, ale... Nie można nie... Nie, słowa nie. Na przykład, że... Niebieskie. Powiedziałeś nieprawdę. Niebieskie. Jeśli. Ej, to jest mocne. Serio? Tak. To zróbmy życzyła. Życzyła. Bo mogło być tak, że kiedyś życzyła, już nie życzyła. Tak, już jej przeszło. Jak ja się czuję? Jestem mega ciekawa. Bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jakie będą pytania. Odpowiedzi Werki to jedno, ale koniecznie czekajcie na wyniki z wariografy, bo tutaj było naprawdę grubo. Zresztą też film, co ty siedzisz. Czy mi się to podoba? Zaczynamy test, proszę się już nie ruszać, startuję. Czy urodziła się pani w Wiedniu? Tak. Czy przed 2018 rokiem zrobiła pani coś takiego, czego się pani obecnie wstydzi? Nie. Czy poprawiła pani swój wygląd zewnętrzny pod jakąkolwiek presją Karola? Nie. Czy zamierza pani odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania ułożone przez ekipę? Tak. Czy z powodu pani konfliktu z Wardęgą kiedyś mu pani źle życzyła? Tak. Czy ma pani dziecko? Tak.
Dobra, zostało ostatnie pytanie. Jeśli Vera odpowie, oczywiście zabieram ją do sklepu, a wy pamiętajcie, że zakładając konto na Revolucie, używając mojego kodu, dostajecie 100. Czy był moment w pani życiu, w którym żałowała pani tego, że zdecydowała się pani na dziecko? Nie. Dziękuję, koniec testu, spuszczam już powietrze. Teraz w trakcie tego testu o czymś pani pomyślała, coś pani sobie przypomniała. Pytanie na temat życzenia źle Wardenzy. O czym pani pomyślała? O tym, że jakby nie życzyłam mu intencjonalnie źle, żeby mu się coś stało, aczkolwiek przeszły mi przeze mnie myśli, że go wręcz nienawidzę, ale jakby nie chciałabym nigdy, żeby mu się stało coś większego. Ale to, o czym mówimy, ten konflikt z Wardęgą, to jest już jakiś czas temu, tak? Tak, no jakby teraz już nie darzę go takimi emocjami, jakby teraz już mam to przepracowane. A największe właśnie jakaś, nie wiem, złość, nienawiść, rozgoryczenie, gardzenie, to kiedy to się działo? Wydaje mi się, że to było jakoś 2-3 lata temu. Czyli dosyć dawno. Tak. Okay. Nigdy nawet jak kogoś nie lubię, ktoś może mi zrobić krzywdę i tak nigdy nie powiem, że życzę mu intencjonalnie źle. Wierzę po prostu w karmę, że jak ktoś zrobi coś złego drugiemu człowiekowi, to po prostu ta karma prędzej czy później go dopadnie. I jak zwykle przyszła pora na kolejny test. Uwaga, pompuję rękaw. Czy poprawiła pani swój wygląd zewnętrzny pod jakąkolwiek presją Karola? Nie. Dziękuję, koniec testu, spuszczam już powietrze. Ale się czułam przy jednym pytaniu ciepło. Wyczuł pan w którym? Tak. Zastanawiam się właśnie, czy to wyjaśnić. No błagam, nie teraz. No, po teście. Tak. A ja wiem, które. No, ja też wiem. No, właśnie, wiem. Wiemy oboje. Coś tam jest tak. I coś jest tak. I trzeci test, w którym stało się coś dziwnego. Czy zamierza pani odpowiadać zgodnie z prawdą na wszystkie pytania ułożone przez ekipę? Tak. Czy poprawiła pani swój wygląd zewnętrzny pod jakąkolwiek presją Karola? Tak. Dziękuję, koniec testu, spuszczam już powietrze. A teraz pani zmieniła odpowiedź na jedno z pytań. Celowo dlatego, że przez ostatnie dwa pytania poczułam takie ciepło. Wydaje mi się, że jakby się tak głębiej zastanowić, to faktycznie mogły być takie momenty w przeszłości. Tak człowiek sobie robi taki rachunek sumienia, że te wszystkie pytania nie są jednoznaczne. Że na przykład ja byłam pewna, że nie, a później sobie zdałam sprawę, że może i tak. Ja się tak głębiej zastanowiłam, że czy może na przykład nawet była taka jedna sytuacja, bo mam wrażenie, że ten wariograf nawet taką jedną sytuację ci z twojego życia wyciągnie. Więc teraz się dowiemy, czy Werka mówiła prawdę i zostańcie koniecznie do końca, bo Werka wykrywa w tym momencie kartę, której może użyć i kupić cokolwiek tylko chce. Odpowiedziała na ekstremalne pytania, więc ma pulę kasy razy dwa. Oglądajcie do końca. O. Był taki moment w pani życiu, w którym żałowała pani tego, że zdecydowała się pani na dziecko. Dodałbym tutaj pani plus 6. Że prawda. Że prawda. Że pani mówiła prawdę na to pytanie. Odpowiadała pani za każdym razem, że nie i to jest na plus 6, że to jest prawda. Prawda. No nie, że tak, bo już nie. Natomiast co innego tutaj mamy na to pytanie. Ulala, ciśnionko podskoczyło solidnie. I oporność skóry też w porównaniu do innych pytań. Czy poprawiła pani swój wygląd zewnętrzny pod jakąkolwiek presją Karol? W pierwszych dwóch testach za każdym razem pani powiedziała, że nie. Tak. Czyli to pytanie... Z kolei odwrotność pytania o dziecko. Minus 6. To. Minus 6 to, że kłamała. Czyli w tych pierwszych dwóch testach. Czyli ja robiłem ci presję. Robił presję. Ten sprzęt odczytał, że nawet nie musi to być, nie wiem, operacja piersi konkretnie, nie musi to być, nie wiem, obcięcie włosów, jakieś konkretne czynności, ale kiedykolwiek czułam taką presję przez Karola, tak. I jakby się już tam oddałam i stwierdziłam, okej, okay, tak, w takim razie to już... To było to sformułowanie pod jakąkolwiek. No to będzie rozmowa. Przepraszam. No. Ale słuchaj, przepraszam, źle już nie wygląda. Na przykład jeżeli chodzi o piersi, no to jakby tutaj, no tutaj jakby to była moja decyzja. I jeżeli chodzi o usta i jakieś inne rzeczy, to też była moja decyzja. Ale czy na przykład wpłynęły na mnie słowa Karola, że coś jest w jego guście? Na pewno tak. Jakby, no to normalne, to też nie ma w tym nic złego, bo to brzmi, o wielkie, Wersow teraz robi, wszystko poświęca. Nie, to jest normalne, jeżeli masz dziewczynę, masz krótkie włosy i chcesz, żeby miała długie i się podobają, to zapuścisz, bo ty nie, że ty jesteś zmanipulowany po prostu pantoflarzem, tylko na przykład dlatego, że chcesz się podobać. Jak twoja dziewczyna lubi wysportowanych facetów, to będziesz wysportowany, bo chcesz się podobać, normalna rzecz i to nie jest nic złego. Ja to nadal nie mogę przeboleć tego, że ja chciałam zrobić ze świeżym. Ty chciałeś zrobić ze świeżym, tutaj zmanipulowana, także słuchajcie, jedziemy dalej. Ale w przypadku Wardęgi jakby to się też nie zawahało, że jakby to... Czyli Wardęga jest prawda. Tutaj, totalnie tutaj. Prawda. No to pytanie praktycznie pani specjalnie tam nie reaguje. O, tu jesteśmy. No to pytanie było tyle dziwne, że nie mogliśmy użyć słowa... Nie. Nienawidzić. Vera, ty miałeś hardkorowe pytania, więc ta kwota będzie razy dwa. Masz? Okej. Kostek, otwórz, nie patrz. Uwaga. To jest kwota Wery razy dwa. Ja jestem teraz w drogerii, znajduję się przy perfumach.
tego względu, że ostatnio sobie upatrzyłam taki jeden, który mi się bardzo spodobał. Nie opłacę się za 600, to już lepiej by dobić do 999. Ale ja nie chcę. Te dwa perfumy. Tak. Łącznie za 600, no prawie 700. Tak. Okej, okay, idziemy sprawdzić do kasy. Uwaga. Oho, fajnie. Udało się. Fajnie.